Najlepszy amatorski rejestrator audio, czyli Zoom H1N. To jest urządzenie, które widzicie na moich spotkaniach od dłuższego czasu. Ono niekiedy, tak jak dzisiaj, jest poza kadrem, czyli stoi na biurku. Niekiedy gdzieś tam to transmisje w plenerze, albo inaczej kamera jest złożona. To widzicie, że to urządzenie jest ze mną. I teraz pretekstem do Poruszenia tego tematu jest wejście na rynek jego następcy. No bo Zoom H1N to urządzenie, które ma bodajże 3 czy nawet 4 lata od swojej premiery, wciąż jest w sprzedaży. Natomiast w tej chwili, w tym roku, do sprzedaży wszedł Zoom H1 Essentials. Czyli następca urządzenie, które jest mniej więcej o 50% droższe od tego. No i to jest właśnie ten powód, dla którego stwierdziłem, że ja tutaj powiem, że właśnie to urządzenie, którego używam, jest tym, co. Ten z Was, kto potrzebuje amatorskiego sprzętu nagrywającego, mu się to przyda. Przejdźmy do konkretów, żebyśmy zaspokoili tych, którzy mówią, no oglądam już swój materiał od 10 minut, i chciałbym wreszcie poznać konkrety. No to pierwszy konkret no to dźwięk, prawda? To urządzenie brzmi w taki sposób, jak je słyszycie. Ja tutaj może nieco zciszę głośność, gdy mówię blisko do mikrofonu. I to jest praktycznie najlepsze, co możemy z tego urządzenia wyciągnąć, jeśli chodzi o dźwięk. Jeśli chodzi o dźwięk w różnych formach dlatego, że w tej chwili to urządzenie poprzez kabel USB jest. Podłączone tutaj do tego sprzętu, na którym nagrywam. Ja nagrywam na iPadzie dokładnie tak samo było, gdybyśmy nagrywali na jakimś laptopie, czy Windowsowym, czy Chromowym, czy Apple'owym. I teraz tego typu dźwięk możemy z tego urządzenia uzyskać, także nagrywając jako dyktafon. Więc moim zdaniem, relacja. Jakości do ceny jest tutaj bardzo dobra, to znaczy, przy tego typu dźwięku za urządzenie, które tam kosztuje między 200 a 300 zł, wydaje mi się, że jest to w porządku. Co więcej, to urządzenie też działa jako taki interfejs audio, to znaczy, nie tylko może nam służyć jako taki dyktafon z mikrofonami, które są tutaj wbudowane, ale możemy po prostu skorzystać ze zewnętrznego mikrofonu, tak jak na przykład tutaj, z takiego mikrofonu krawatowego. Wejście tego mikrofonu podłączyć, Tutaj, do tego urządzenia, i w tej chwili to, co słyszycie, to słyszycie dźwięk z mikrofonu krawatowego, który jako ten interfejs audio ma właśnie tutaj Zuma H1N. Także to jest też jakaś inna alternatywna forma. Znowu, ja tutaj działam w tej chwili na ręcznym ustawianiu głośności, więc nieco nieco tutaj podgłośnie, prawda, i takiej, takiej jakości dźwięk mamy, jeśli chodzi o mikrofon krawatowy. Z mikrofonem krawatowym raczej, żeście mnie nie widzieli na spotkaniach na żywo, no bo w podróży wychodzę z założenia, że im mniej gadżetów ze mną, tym lepiej, a w moim przekonaniu ta poprawa jakości, którą daje mikrofon krawatowy, w porównaniu z tym, co daje ten mikrofon wbudowany, jak na potrzeby naszych spotkań, to... Wydawało mi się, że nie było potrzeby mikrofonu krawatowego. To urządzenie, moim zdaniem, jest najlepszym amatorskim takim dyktafonem, taką nagrywarką dźwięku amatorskim, no bo jeżeli zapytacie, czy dziennikarzy, reporterów, czy tych, którzy się zajmują zawodowo nagrywaniem audio i wideo, to powiedzą, nie, no to Zoom H1 jest ten najniższy wejściowy. Także tak, że jasne, ja tutaj mówię do takich ludzi jak... Jak ja, jak moi koledzy, którzy potrzebują urządzenia, na przykład biznesowego jako dyktafonu, ostatnio byłem u klienta w hali produkcyjnej, musieliśmy nagrać opisy stanowisk pracy, że potem osoba z administracji to przepisała, żeby to powiesić na ścianie. No i wtedy, po prostu mając w torbie, w etui, ten go Zuma H1, używałem go jako dyktafonu do nagrywania opisów stanowisk pracy. Tutaj, w czasie transmisji, używam go poprzez podpięcie przez kabel jako tego mikrofonu, interfejsu audio do tego żeby dźwięk docierał. Gdy też nagrywam audycje, które nie są na żywo, również z niego, również z tego um, korzystam. Gdy prowadzę szkolenia i na przykład mamy scenki, odgrywamy scenki, które potem chcemy sobie posłuchać um, jak uczestnicy Odegrali dane sytuacje biznesowe, też z tego urządzenia korzystam, także uważam, że to jest całkiem dobre urządzenie. Jakie są jego zalety, jakie są jego wady? Mówiłem, że jedną z tych głównych zalet no, to jest relacja jakości do ceny, bo urządzenie w tej cenie to, to, co tutaj robi, to moim zdaniem zarabia na siebie, mówiąc kolokwialnie. Co więcej, ta jego wielofunkcyjność, to znaczy jest zarazem dyktafonem. Które możemy wykorzystać, żeby nagrywać, czy wykłady, czy spotkania, czy te sytuacje zawodowe, gdzie potrzebujemy na przykład jakieś instrukcje nagrać, potem, e, potem spisać, to się tego nadaje, ale też właśnie poprzez ten interfejs USB, poprzez podłączenie do urządzenia komputerowego, no, może być zewnętrznym mikrofonem, czy właśnie na potrzeby jakichś webinarów, konferencji, czy jeżeli komuś bardzo zależy na tym, żeby mieć wyraźny dźwięk, na przykład na jakichś spotkaniach Teamsowych. To też może z tego skorzystać. W jaki sposób to urządzenie poprawia jakość dźwięku? No to przekonajmy się, ja w tej chwili wyłączę. To urządzenie i posłuchacie przez chwilę naszego spotkania poprzez wbudowane mikrofony na iPadzie. I to, co w tej chwili słyszycie, to jest dźwięk zbudowanego mikrofonu iPadowego. Przypuszczam, że jest to znośne, że jest to wystarczające. Zresztą nieraz nie dwa przekonaliście się o tym momencie, gdy mieliśmy awarię dyktafonu. Natomiast Natomiast tutaj, jak widzicie, ten dźwięk jest znośny, jest wystarczający, ale wróćmy teraz do dźwięku z Zuma H1N. I to już nie z mikrofonu krawatowego, tylko z tego wbudowanego mikrofonu. I widać różnicę. Natomiast jakie są wady tego urządzenia? No przede wszystkim to, że koniecznie ono musi być na statywie, bo plastik, z którego to urządzenie jest wykonane, w tak wyraźny sposób przenosi dźwięki dotykania, że trzymając ten dyktafon w dłoniach, no to sprawiam, że te przydźwięki, ten dotyk plastiku staje się bardzo nieprzyjemny dla słuchacza. No nie chcę Was tutaj narażać, na to, żeby przez całe spotkanie trzymać, ale pozwólcie, na chwilę złapię to urządzenie. Słyszycie prawdopodobnie to w jaki sposób tutaj to, że trzymam w palcach to urządzenie przydźwięki powoduje. Kolejnym wyzwaniem tego urządzenia jest, są baterie, znaczy akumulatorki. Ja w tej chwili na tym, w tym urządzeniu mam akumulatorki. Małe paluszki, które doładowuję. Gdzieś tam mam zwykle pod ręką ładowarkę, którą doładowuję. Natomiast wskaźnik naładowania baterii wydaje się dość podstępny. To znaczy, dość szybko ten wskaźnik nam przechodzi od trzech kresek do dwóch, i potrafi na przykład na jednej bardzo, bardzo długo działać. To ma znaczenie wtedy, gdy to urządzenie pracuje z akumulatorków, tak jak w tej chwili, gdy używam go jako mikrofonu zewnętrznego do urządzenia na iPadOS i na iOS. -ie. Jeżeli bym go podłączył jako mikrofon zewnętrzny do dowolnego laptopa, to wtedy on czerpie zasilanie z gniazda USB laptopa i wtedy problem baterii nie istnieje, także to, to wyzwanie. Czyli można powiedzieć, jedno wyzwanie związane z tym, jak ta obudowa przenosi hałasy. I po prostu warto pamiętać o tym, żeby mieć jakiś statyw, żeby mieć jakiś uchwyt, za który będziemy to urządzenie trzymać. No a drugie, no to kwestia gdzieś tego, na ile precyzyjnie te baterie działają. Trzeci mankament, można powiedzieć, z jednej strony marginalny, z drugiej strony, jeżeli komuś bardzo przeszkadza, to rozwiąże go sobie nabywając najnowszą wersję czyli tą H1 Essentials no to jest to że tutaj mamy gniazdko micro USB czyli jeżeli chcemy używać tej tego urządzenia tej nagrywarki jako zewnętrzny interfejs do komputera czy do laptopa no to musimy mieć kabel micro USB a one już są w tej chwili dość dużą rzadkością. Natomiast jeżeli kupicie następcę tego urządzenia czyli Najnowszego suma H1 to tam już mamy USB-C. No ale to skoro jest najnowszy Zoom H1, to dlaczego zamiast kupić naszego Zuma H1 na kanale Gadżeciarzy nie zrobiłem jego recenzji, tylko robię recenzję tego? Dlatego, że miałem przyjemność obejrzeć kilka materiałów osób, które się zawodowo zajmują dźwiękiem, które porównywały tą wersję, o której dzisiaj mówimy, z tą najnowszą i konkluzja była jednoznaczna. Jeżeli Używasz tego urządzenia w kontekście czy biznesowym, czy amatorskim, takim jak ja go używam w tej chwili, czyli nie jako profesjonalny człowiek od audio, to nie zobaczysz żadnej wyraźnej różnicy pomiędzy tym, jakiego dźwięku parametry uzyskasz z tego zooma H1N versus tego najnowszego. Natomiast te gadżety, które gdzieś tam się pojawiły w tym nowym, są istotne dla pewnych grup niszowych użytkowników, na przykład są głosowe komunikaty, czyli dla osób niewidzących albo niedowidzących w tej nagrywarce, która jest następcą tej, tego e, mojego urządzenia, no to to działa, prawda? Czyli system będzie ci mówił, po prostu, e, co w tej chwili uruchamiasz, jakich funkcji. Używasz na swoim rejestratorze, dla tego typu osób będzie to ważne, ten nowy jest reklamowany jako urządzenie 32-bitowe, ale znowu specjaliści od dźwięku mówią, wie, że to nagrywasz sobie w jakości 32-bitów, potem i tak w postprodukcji będziesz to musiał zmniejszyć, jeżeli będziesz to wysyłał na YouTube'a czy na jakieś inne portale. W związku z tym to bardziej chwyt marketingowy niż realna potrzeba tych użytkowników jak ty i ja. I dlatego póki jeszcze zoom H1N jest sprzedaży jako nowe urządzenie, no dlatego mówię wciąż, w roku 2024, Zoom H1N jest najlepszym amatorskim rejestratorem audio. I mówię to z doświadczenia wielo-wielomiesięcznego, bo ja to urządzenie kupiłem w ubiegłym roku, także tutaj dobre ponad pół roku doświadczenia. Ten Zoom towarzyszy mi na wszystkich wyjazdach, jak wiecie, czwartkowe spotkania właśnie od lat ubiegłego roku są właśnie na tym urządzeniu, także Wiele godzin i wiele sytuacji, w których to urządzenie było sprawdzane, potwierdziło, że jest w porządku. Też niekiedy, jeżeli nagrywam jakieś materiały w plenerze. Też, też, go, też go używam. Także to dzisiejsze spotkanie z jednej strony jest przybliżeniem tego urządzenia, a z drugiej też odpowiedzią na Waszą prośbę, bo niejednokrotnie, gdy widzieliście w tle ten mikrofon, to na czacie pytałem pytanie, ale skąd jest ten dźwięk, co to za urządzenie, która wersja Zooma, jak ona się sprawdza. Także to, to dzisiaj o tym urządzeniu. Jeżeli macie, moi drodzy, pytania, chcielibyście o coś dopytać, żebym jeszcze uzupełnił, to tutaj w komentarzach pod tym materiałem proszę pytajcie, ja się tego odnoszę. Odniosę w tej chwili w czasie obecnej premiery, jeżeli dyskutujecie na czacie, to tylko między sobą dyskutujecie, bo tak jak wam mówiłem, nie będzie mnie dzisiaj na, na spotkaniu na czacie, ale potem już po paru dniach będę miał okazję odczytać też wasze komentarze czatowe, odniosę się do nich w komentarzach, no i też Tradycyjnie na Discordzie. Także to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o podzielenie się wrażeniami z tego urządzenia, w którym nagrywam dźwięk, czy na naszych spotkaniach, czy właśnie podczas jakichś innych sytuacji biznesowych, czyli używam tego jako interfejsu dźwiękowego tutaj do transmisji, ale też jako takiego tradycyjnego dyktafonu z kartą flashową, gdzie to jest nagrywane. To, to tyle, także zostawiam was tutaj w waszej dyskusji. Ja już się żegnam, a przed wami jeszcze prawdopodobnie ten czas, kiedy sobie możecie tutaj podyskutować, jak mówiłem na, na wstępie, tu przez jeszcze kolejne 15 minut będzie przestrzeń. O tej jeszcze nie zakończę tej transmisji, jeszcze 15 minut, żebyście mogli spokojnie sobie dyskutować, rozmawiać na czacie w ramach naszej społeczności Garzeciarskiej. A też dołożę starań, żeby w przyszły czwartek już być z Wami na żywo, żeby była to transmisja, żeby też Wasze głosy tutaj wpadały na ekran i żeby się do nich yy, odnosić. No to tyle na dzisiaj. Dziękuję i dobrej dyskusji. Do zobaczenia.